witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem lager, ale za to z Jamajki. Red Stripe. Tutaj w pintowej puszce. 4,7% alkoholu. Od 1928 roku Red Stripe ucieleśnia ducha, rytm i puls Jamajki i jej ludzi. Naród. Składniki: woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, chmiele i ekstrakt chmielowy. A jest to uważone przez Heinekena w Zjednoczonym Królestwie na licencji Desnos i Getz Limited, Kingston Jamaica. No, czyli, no wiecie, tu jest ich logo. Czyli jednak jednak ważone w Anglii. Nie jest prosto z Jamajki. No ale to się lubi, co się ma. Okej. Okay. Wygląda w porządku. Jasna, jasna słomkowa barwa, klarowne, fajna piana, drobno i średnio pęcherzykowa. Dosyć gęsta taka. Ładnie wygląda. Aromat lekko słodowy. Jakiś chmielowości tutaj nie czuć. No i tyle. A, jeszcze na ich stronie oczywiście piszą, że podawać ice cold. Także nie wiem. Wiecie, ja zawsze myślę, że jak ma być podawane lodowato-zimne, to chcę po prostu ukryć wady. Aromat, no jak mówiłem, no zero chmielowości. Zobaczymy. Wasze zdrowie. Pomlaskam troszkę, no bo jest leciutka słodowość, tak? Może rzeczywiście można wyczuć ten syrop glukozowy, ale w miarę jest taki dosyć czysty ten profil. Ta leciutka słodowość i tyle. Goryczka tak minimalna, że można stwierdzić, że prawie jej nie ma. Wiecie, będąc na Jamajce, pijąc to piwo w upale, zimne, nie będzie żadnego smaku. Bo ja piję w temperaturze pokojowej i jest praktycznie nic. Dosyć puste takie. Nasycenie jest ok, takie lekkie do średniego. Dobrze się dopije. Na pewno fajnie schłodzone w upalne dni będzie przynosiło ochłodę, ale no nic poza tym, nic takiego specjalnego tu nie ma. Ale nie ma też jakichś wad. Także poprawny lager właśnie z takich ciepłych krajów, lekki w miarę. No, ma 4,7, nie chodzi mi o procenty, ale o samo ciało. Także pustawy taki. Ale na pewno w upale będzie smakować. O to mi chodziło. Także coś innego, ale nie znaczy to, że
coś ekstra. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście przesłać mi wirtualną kawę, byłoby super. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Cześć.